Ja patrzyłem ci na ręce, żeby patrzeć, co robisz. No ja bym podejrzewał wujka. Dawaj jeszcze odchodniaczka jednego, Mike. Pierwszy poszedłem do nawigacji. Śmietniki już chyba podejrzewacie. Gdzie znaleźliście ciało? Tam, gdzie je zostawiłaś. Śmierdzę ja, Karigoda, Freeze, troszeczkę ja? Patec, ale nie wiem. Czemu ja śmierdzę? Umyć w takim razie. No ja na pewno mam pewność. Pewność mam do... taką soft pewność do Jacoba. I do Karigody. No to raczej nie był Patec. Ale wiecie, poszedł reporcik, nie zgidnie. Cztery osoby tutaj, na Wiedna. Storage, kafeteria. Weapons, shields. Storage. Jedna, trzy tutaj. Cztery osoby tutaj, pięć, sześć. Siedem, osiem. Brakuje kogoś. Brakuje. Kogoś brakuje. Okej, bo gdzie znalazł ciało? Jasne, może znowu po kolei, tylko oczywiście nie ja, bo ja zgłosiłem. Gdzie kto był? Ebron. Ja byłem na kamerach, prawdopodobnie możecie potwierdzić, cały czas w sumie świeciły. Tak, świeciły się przez bardzo długi czas. Freeze. Ja byłem w adminie i w ostatniej sekundzie wybiegłem do kafeterii, tak, ty byłeś cały czas w adminie. Bo zobaczyłem, że ktoś zginął, wiesz? Jak zobaczyłeś, co? No, na adminie zobaczyłem, że po prostu brakuje ludzi. Aha, ale czasami są w przejściach, wiesz o tym, że... No dobra, no ale chyba nie... No, wiem. Dobra, ty byłeś w adminie, bo ja cię widziałem tam. Wujek? Ja też byłem w adminie z wami, a później pobiegłem tam, gdzie jest reaktor, robić questy. I ja patrzyłem ci na ręce, żeby patrzeć, co robisz po tym, jakby... Ja cały czas wchodziłem i wychodziłem, sprawdzałem, czy tam ktoś zostaje, nie zostaje. Michael, gdzie byłeś? Ja byłem w komunikacji, w shieldzie i w nawigacji. Komunikacje, shieldy i w nawigacji. Okej, okay, czyli druga strona niby. I Jojo, ty biegłeś za mną. Ja robiłem kartę w adminie i potem wbiegłem do storage za tobą. Dobra, ja wbiegłem, kill był tuż przed elektrykiem na ziemi, czyli tak. Ebron Ebron był na tych światłach. A ile teraz osób zginęło? Dwie. To znaczy, że... Czy ty mu powiedziałeś, gdzie jest ciało? Tak, pod elektrykiem. Okay. To ja chyba mam tam, bardzo dobry cel. Łukasz, czy mógłbyś powiedzieć, gdzie byłeś? No Łukasz właśnie cały czas był w adminie z nami, tak wchodził tam, wychodził też tak jak ja. No bo on w pewnym momencie, ale widzieliście go na końcu. Ja minąłem Ebrona, ja byłem tak, byłem w adminie, pobiegłem do góry do kafeterii, później już po tym adminie, pobiegłem do końca w lewo i w dół do reaktora. Jak ja wbiegałem w dół do reaktora, to mi mignął Ebron. No okay. Właśnie, wujka Łukiego, dlatego że on oczywiście mnie nie zabił i to jest może jego alibi, ale no zbliżał się do miejsca, gdzie faktycznie było ciało. Ja widziałem na przykład Minimajka, który był dosyć daleko, bo na kamerę widziałem 8 sekund. Wydaje mi się, że to jest Łuki. Jeżeli skipniemy, słuchajcie, z dwóch healerów, jeżeli skipniemy i oni zrobią tam tyle, to przegraliśmy. Musimy... Ja też daję... No to przegraliśmy, ale to nie jestem ja, bo... Musimy teraz uważać, żeby double killa nie zrobili. No. Wszyscy żyją? Tak, wszyscy żyją. No musiałem włączyć emergency, żeby nie poszedł double kill, nie? Tak, bardzo dobrze, bo to zrobiłeś. Słuchaj.
Admon, zacznij, bo nasi znaleźć przycisk. No, to teraz... Dobra, nie chcę tutaj metagamingować, jak to tam się nazywa, ale doświadczony impostor w tej sytuacji by włączył reaktor, dobrze myślę? Tak. A może właśnie ktoś zagrał tak? Też o tym pomyślałem. A może podział z killerem? Ja byłem cały czas w adminie i dopiero pod koniec ostatniej, przed meetinga. Ja już nie mam emergency, Evron kliknij albo ktoś ci klika, nie wiem. O, tylko że granie tak na guziki. Kliknij emergency meeting. Granie na guziki teraz jest takie, wiesz, nie dajemy szansy w ogóle impostorowi się wykazać, nie? Co, kliknąć tego? Ja. W ostatniej sekundzie! A już biegłem na wronę. Ale najlepszy Jojo? Film na świecie, mini Magi Jojo! Jojo ładnie ograł, bo ja go nawet nie... Kurczę, ja chciałem was przekonać w tamtej poprzedniej turze, żebyśmy głosowali na Majka jednak, a nie na wujka Łukasza. Ja skopałem troszeczkę. Ale już przyszły głosy, więc... Kurde, ja jednak zaufałem faktycznie Evronowi, nie? Bo ja byłem cały czas w adminie przez całą grę. W ogóle to nie było niedawanie szans, bo oni cały czas mogą, wiesz, robić sabotaże, tak? Tak, to prawda. Ale wiecie, mieliśmy na moje miejsce? Jeszcze raz? Jeszcze mieli kogoś na moje miejsce? Nie mamy. Nie ma nikogo takiego jak ty, proszę zostać. Nie, idę w pyki. Dawaj, jeszcze odchodniaczka jednego, Mike. Pierwszy raz, kiedy wygrałem, będąc impostorem. No byłeś impostorem, stary, musisz zagrać jeszcze jedną, no. Ej, w ogóle, właśnie ostatnio często wyglądają impostarzy, może trochę ułatwimy pracę crewmate'om. Zmieniając coś. Albo mniej tasków, albo większy kill cooldown. Kill cooldown według mnie jest okej. Nie no, dobre są te, dobre, jest git. No. Bo ja sam siebie podziwiam, że wygrywam, nie wiedząc tego, jak się przechodzi z wenta do wenta. Bo ja siedzę w jednym wencie i tak raz się uratowałem już. Jak wchodzisz do wenta, to masz strzałki takie przy wencie, gdzie przejść. Klikasz na strzałkę i potem spacją wychodzisz. Kamilek, dzięki. Ale nie musisz wyjść, nie? Możesz sobie siedzieć do końca w jednym, w drugim, tak. Możesz sobie patrzeć, wizję robić. Tylko cooldown ci wtedy nie schodzi. No i git! Kila zamrożona. Git, dzięki. Nie ma świateł. Okej. Mamy aż dwa fragi. Mini Mike znalazł. Dobra. Ledwo to ciało zauważyłem, bo światło zgasło i mi się pojawił report. I znalazłem. A gdzie znaleźliście ciało? Tam, gdzie je zostawiłaś. Nie, no jak ja? Dobra, zacznijmy od tego, gdzie są wasze pozycje, a później wam powiem, gdzie było ciało. Okej, z Jacobem i Skarigodą byłem pomiędzy nawigacją a Shieldsami. No, bliżej Shieldsów. My z Pateckim byliśmy w Weapons. Dobrze mówię? Znaczy, czekaj, kogo mówisz jeszcze? Ten? Bodzio? Jacob? Mnie. Okej, znaczy ja Jacoba nie widziałem, ale ciebie widziałem w biegu. A ja widziałem... I jeszcze Werka była w nawigacji, zanim przed chwilą. A, to nawigacja to była, to tak, to ja byłam w nawigacji, robiłam zadanie. Może, ja już tam światło zgasło, to ja... Ja widziałem Bodzia i Werkę, a Karigodę chyba nie dopiero tam. Na koniec, ja jak wykonywał zadanie. Ja widziałem Werkę i Bodzia, Dobra, Widzieliście Pateca? Pierwszy poszedłem do nawigacji. Śmietniki już mnie kurwa podejrzewacie. No, Patek, dobra. To Evron i Freeze, tak? Gdzie słuchajcie. Tak. Evron i Freeze, gdzie byliście? Ja byłem jak się na skrzyżowaniu przy kamerach. Chciałem wejść do kamer. Bo mimo, że jest światło wyłączone, to można sobie przy kamerach potem od razu zobaczyć. Karolku? Ja byłem w kompsach, upload robiłem. Okej, okay, dobra. Ciało znalazłem w Weapons. Weapons i ciało. Dobra, na razie proponuję zeskipować. Nie no, czekaj, co ty? Nie. To mógł być Evron, bo nikt Evrona nie potwierdził.
Tak? To mogłem być nikt ja, tak? Nie potwierdzi. Dobra, to mógł być Patec, bo Patec był gdzieś tam na górze, tak? Wersa w... Nie, nie było. Ale Patecki przez cały czas ze mną realizował zadanie w nawigacji. Patec tak naprawdę po prostu tutaj jest. Nie widzimy, ale uwaga. Dobrze, nie widzieli mojego ciała w ogóle, nie? Chris, gdzie byłeś? W komsach. Okej. A masz jakieś świadków, żeby to potwierdzili? Widział mnie Evren, jak wychodziłem z admina i biegłem po prostu w dół i na komsy, ale nie wiem, czy zauważył, że biegłem w dół. Zauważyłem. Pamiętaj, żeby skip, żeby jakieś... Ja byłem na nawigacji, tak jak nie wiem. Żeby nie poleciał jakiś Śmierdzę ja, Karigoda, Freeze, troszeczkę ja? Patent, ale nie... No, czemu ja śmierdzę? W takim razie? Ja nie śmierdzę. Dobra. O, jest sapione trochę.